Na pewno ta pierwsza połowa była w mojej opinii fantastyczna. Zdominowaliśmy rywala, natomiast w drugiej połowie daliśmy im oddech i myślę, że na tym Arka buduje swoje przygotowania do, nazwijmy to, rewanżu, który jutro nastąpi o godzinie 18. A poza tym wszystkim nasza pozycja w tabeli jest taka, że wydaje mi się, że nie mamy powodu do tego, aby z jakąś dużą euforią przystępować do tego spotkania. To, że 6 dni tylko od jednego do drugiego meczu, to wasz atut czy ich atut? To żaden atut. Panowie, 6 dni profesjonalny piłkarz zdecydowanie zdąży się zregenerować i najlepiej przygotować do spotkania. Kuba, mówisz, że pierwsza połowa była fantastyczna, to teraz w dniu taki będzie cały mecz, tak jak pierwsza połowa w naszym wykonaniu. No, chciałbym po meczu napisać do pana SMS-a i przytaknąć. Na pewno dużo dobrego było w tej pierwszej połowie i chcielibyśmy to powtórzyć przez pełne 90 minut. Wiemy, jak się przygotowaliśmy do tamtego spotkania. Staraliśmy się to małym mikrocyklu tygodniowym powtórzyć. I z podobnym nastawieniem jutro pojedziemy do Gdyni. Natomiast myślę, że Arka trochę podrażniona tymi wydarzeniami z naszego stadionu i ciekawe widowisko się zapowiada. Poza tym wszystkim ja też staram się uczyć się na błędach innych i zobaczmy, co się wydarzyło na tym najwyższym poziomie. Liga Mistrzów, Barcelona wygrywał u siebie, wszyscy już się widzą w dalszej fazie, a tu niespodzianka i mało co by brakowało. Wczoraj wieczorem Real by to powtórzył. Dlatego uczmy się na błędach tego najwyższego poziomu i myślę, że z pokorą podejdziemy do tego jutrzejszego spotkania. Dlaczego opuściliśmy boisko tak wcześnie? To znaczy, że jakiś uraz był, tak? Czy... Tak, ja już na początku, pod koniec pierwszej połowy dostałem kopnięty kolanem w łydkę i w przerwie już czułem ból. Wyszedłem na drugą połowę i mi się nawarstwa. Ta łydka była coraz bardziej twardsza i wynik 4-0. No mówię, no nie ma sensu ryzykować. Zszedłem, ale coś tam odczuwam, ale na pewno na jutro będę gotowy. No to chyba do dyspozycji. Bo dopóki byłeś na boisku, nie straciliście gola, można powiedzieć teraz. Ty wygrałeś 4-0. Wezeliniarz. Nie. I wszystkim tak gadę. Cała drużyna naprawdę w pierwszej połowie zapracowała na ten, a nie inny rezultat. To była przyjemność grać w pierwszej połowie za Lechii Gdańskiej i sukces całej drużyny. Trener Owen chyba niespecjalnie pana szanował i cieszy się pan, że wrócił pan teraz do składu? Trenera Owena już nie ma z nami i nie wypowiadaje mi się na temat osób, które nie uczestniczą w tym wszystkim spektaklu. Miał swoją szansę i życzę mu oczywiście jak najlepiej, aby mu się wiodło. Jest młodym trenerem i niech odnosi sukcesy. No ja oczywiście cieszę się, że z powrotem do składu, do grania dawno. Długo nie grałem, tak. I na pewno te mecze to też jest taka, wróciła ta pasja i radość, dużo euforii. Arka tak słaba nie będzie w piątek, bo to nie ma możliwości chyba. Znaczy, ja nie wiem, czy Arka była słaba, mi się wydaje, że my bardzo dobrze zagraliśmy. I praktycznie każdy pojedynek w sektorach, w których graliśmy na pozycjach, które nas interesują, wydaje mi się, że w tych bezpośrednich pojedynkach byliśmy lepsi w pierwszej połowie oczywiście. Dlatego my też tak ostrożnie podchodzimy do jutrzejszego spotkania, bo druga połowa pokazała, że Arka może potrafi nam zagrozić. Właśnie, a takie większe emocje, motyle w brzuchu budziła ta Arka, z którą się mierzyliście, mając na koncie serię porażek, czy właśnie teraz ta Arka, która straciła 4 gole, a potem była w stanie strzelić 2 i na pewno jest podrażniona? Czy to nie ma różnicy, Arka to Arka i zawsze tak samo? Szukam tych motyli, o których mam. A może ich nie ma w ogóle na zimno? Podchodzicie do tego. Znaczy, to też jest element piłkarzy, którzy grają na najwyższym poziomie. Umiejętność wyłączenia emocji. My się pod tym względem byliśmy świetni w pierwszej połowie i rozstrzygnęliśmy ten mecz w pierwszej połowie. Natomiast są takie mecze, gdzie gra się dla kibiców, ewidentnie dla kibiców i w krótkim odstępie ponownie gramy i ja tylko ze swojej strony mogę powiedzieć, że postaramy się ponownie zwyciężyć w Gdyni i zapewnić dużą radość naszym kibicom. Ale teraz gracie dla innych kibiców, których będą martwiły wasze popisy.
Nasi kibice są cały czas tacy sami. Nie będą tylko z nami na stadionie. Bardzo fajnie wasza akcja napędzał Sławek Peszko w tym pierwszym meczu, że tak powiem, poprzednim meczu. Sławka zabraknie, to chyba dużo sobie nie. Oby nie. Oby się okazało, że ta nieobecność Sławka nie wpłynęła na naszą dyspozycję, aczkolwiek zgadzam się, że to był zdecydowanie jego dzień. Jeśli chodzi o grę ofensywną, Łukasz Haras również świetny Flavio. No, można by tu nas chwalić za to spotkanie. Natomiast no, to było naprawdę już jakiś czas temu. I to też jest tak, że kartki, kontuzje są szansą dla tych, którzy czekają na swoje miejsce. I ktokolwiek tam zagra, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, kto tam wystąpi jutro. No to trzeba mu życzyć, żeby przynajmniej na takim samym poziomie zagrał jak Sławek w pierwszej połowie. Mogę zdradzić, ile meczów musisz rozegrać, żeby ci się kontrakt przedłużył? Mogę zagrać wszystko do końca i tak mi się kontrakt nie przedłuży. A to jakieś rozmowy były, co dalej? Czy to nie jest etap? Wydaje mi się czas na to, aby rozmawiać o mojej przyszłości w Lechii. Naprawdę przede wszystkim musimy. Dla nas te ostatnie 7 spotkań to miejmy nadzieję, że możliwie najszybciej sobie zapewnimy utrzymanie. I to jest w tym momencie kwestią priorytetową, a co do kadry na przyszły sezon, no to sztab szkoleniowy na pewno oceni na przydatność każdego z nas. I ja oczywiście chciałbym zostać w Gdańsku, natomiast do zakochania zawsze trzeba dwóch. Czy jest duża zmiana jakościowa po przyjściu Stokowca? Coś nowego wprowadził, co było za Auera, czego nie było? A ten oswój. Nie muszę znowu oceniać pracę trenerów. Wy jesteście od tego, robicie to doskonale, nas świetnie oceniacie. Ja nie chciałem się za to zabierać. Chciałem zapytać jeszcze o Flavio. W zespole jakieś zakłady może robiliście, czy trzeci raz z rzędu pogrążarkę? Ja chodzę cały tydzień za Flawię i mówię: Flawia, coś ci potrzeba, czymś ci pomóc, coś ci przywieźć, zawsze może do mnie zadzwonić o każdej godzinie. Relaksuj się, rób to, na co masz ochotę, a ja zawsze będę do twojej dyspozycji. Tak oczywiście żartobliwie. Arka mu leży i miejmy nadzieję, że jutro wieczorem ponownie to powiemy. Dzięki. Dziękuję. Dziękujemy.